pierwszym odcinku cyklu Jak działa człowiek mówiłem o sercu, no więc w drugim muszę mówić o mózgu. Serce i rozum czasami idą w parze, a czasami w dwie różne strony. Mózg to najbardziej skomplikowany i zarazem najważniejszy narząd naszego ciała. I pewnie ze wszystkich tych narządów, czy tych układów, z których zbudowane jest nasze ciało, to właśnie w sprawie mózgu jesteśmy najmniej poinformowani. Znaczy, wiemy całkiem sporo, ale jeszcze więcej nie wiemy. Nasze ciało kryje jeszcze wiele sekretów, ale mózg pod tym względem jest rekordowy. Uczeni wciąż bardzo niewiele wiedzą o tym, jak działają nasze szare komórki. Wiedzą, że mamy ich około 86 miliardów i że większość z nich znajduje się w naszej czaszce. Jest ona zresztą zbudowana inaczej niż u innych ssaków naczelnych i duża część to tak zwana mózgoczaszka, która, jak sama nazwa wskazuje, mieści w sobie mózg. Ten narząd wygląda dość niepozornie, ma wielkość małego kalafiora, a w dotyku przypomina trochę pasztet. Waży około 1300 gramów, z czego 2/3 stanowi woda. Choć stanowi zaledwie 2% masy całego ciała, mózg zużywa aż 20-30% naszych zasobów energetycznych. I nic dziwnego, bo to, co mamy pod czaszką, przypomina bardzo zaawansowany komputer, który potrzebuje zasilania. Potrzebuje też ochrony. Oprócz czaszki otaczają go opony mózgowo-rdzeniowe. Twarda, pajęcza i miękka, a także warstwa płynu mózgowo-rdzeniowego. Mózg sam go codziennie wytwarza w objętości równej dwóm szklankom. Płyn służy do jego ochrony i amortyzacji wewnątrz czaszki. Co ciekawe, choć ból odczuwamy dzięki pracy mózgu, sam mózg nie posiada receptorów bólowych. Jeśli boli nas głowa, to przykre wrażenie najczęściej pochodzi ze struktur takich jak skóra, błona śluzowa w zatokach przynosowych czy naczynia krwionośne. Receptory bólowe znajdują się też w oponie miękkiej, okrywającej bezpośrednio mózg. Niektóre operacje neurochirurgiczne mogą być więc wykonywane nawet jak pacjent jest przytomny, a znane są przypadki, kiedy pacjenci w czasie takiego zabiegu na przykład grali na instrumentach. Ludzki mózg przejawia aktywność elektryczną od momentu, gdy płód skończy 2 miesiące. Przez pierwsze 3 lata życia dziecka rozwija się o wiele intensywniej niż przez całą resztę życia. Przybywa w nim wtedy połączeń między różnymi obszarami, co sprawia, że dzieci są wszechstronne i kreatywne. Potem, w okresie dojrzewania, połączenia te są starannie przycinane. W ten sposób powstaje dojrzalszy mózg, może trochę mniej różnorodny, za to szybciej i sprawniej działający. Po prostu naszego ciała nie stać na taki mózg, jaki mają dzieci. Ten dziecięcy zużywa za dużo energii i choć gdyby nasze mózgi były przez całe życie takie jak wtedy, gdy mieliśmy kilka lat, nasz świat byłby znacznie bardziej rozwinięty i może już dzisiaj zasiedlalibyśmy inne globy. To jednak i tu działa rachunek ekonomiczny. Świat ludzi z przeszłości, a w wielu miejscach świata nawet świat ludzi dzisiaj, jest miejscem, w którym pożywienie jest dobrem deficytowym. Ludzie z mózgiem potrzebującym aż tak ogromnych ilości energii po prostu by wymarli. W mózgu ludzkim wyróżniamy dwie podstawowe struktury. Substancja szara, skupiająca ciała komórek nerwowych, zajmuje się przetwarzaniem informacji. To dlatego mówi się o uruchamianiu szarych komórek, gdy ktoś za wolno myśli. W substancji szarej zbudowana jest kora mózgowa i ukryta w głębi narządu jądra podkorowe. Większą część wnętrza mózgu tworzy istota biała, która skupia dendryty, czyli wypustki neuronów. Podróżują po nich impulsy nerwowe, dlatego dendryty często porównuje się do kabli elektrycznych. Biały kolor nadają tej warstwie osłonki mielinowe, otaczające wypustki komórek nerwowych. To taka izolacja tych kabli, która przyspiesza przekazywanie impulsów nerwowych nawet do 100 razy. Mózg ukształtował proces ewolucji. To, co decyduje o naszym człowieczeństwie, kryje się w rozbudowanych półkulach mózgowych. To one odpowiadają m.in. za myślenie i pamięć. Natomiast najstarsze i najgłębiej położone części mózgu są bardzo podobne u wszystkich kręgowców. Tu znajdują się ośrodki kontrolujące podstawowe funkcje organizmu: oddychanie, trawienie, temperaturę, ciśnienie tętnicze, krwi.
Pień mózgu uznawany jest też za taki zwornik łączący ze sobą inne elementy tego narządu. Gdy pień mózgu zostaje nieodwracalnie uszkodzony, lekarze uznają pacjenta za martwego. Głęboko pod korą mózgową ukryte są struktury odpowiedzialne za gospodarkę hormonalną. Na przykład przysadka mózgowa produkuje hormony, które wpływają m.in. na wzrost organizmu, dojrzewanie płciowe oraz na inne gruczoły dokrewne, takie jak tarczyca czy nadnercza. Położony w jej pobliżu podwzgórze kontroluje m.in. uczucie głodu i pragnienia. Nad nim znajduje się wzgórze, przez które przechodzą niemal wszystkie informacje dostarczane przez niemal wszystkie narządy zmysłów. Ta część mózgu odpowiada m.in. za utrwalanie wspomnień i emocji. Pobliskie ciało migdałowate aktywuje się, kiedy się boimy, jesteśmy smutni albo podnieceni. Najbardziej rozbudowana część ludzkiego mózgu to kora mózgowa. Tworzy ona dwie półkule, połączone tak zwanym spoidłem wielkim. Korę mózgową dzielimy na płaty i zakręty rozdzielone bruzdami. Wiele jej obszarów ma ścisłe specjalizacje. Znajdujący się z przodu płat czołowy zajmuje się działaniami świadomymi i jest odpowiedzialny za kontrolę zachowań impulsywnych. W jego tylnej części znajduje się kora ruchowa, dzięki której sterujemy naszymi mięśniami. Tuż za nią zaczyna się płat ciemieniowy. To tu znajduje się m.in. ośrodek odpowiedzialny za odczuwanie dotyku oraz zdolności matematyczne. Tylna część mózgu to płat potyliczny. Tu znajduje się kora wzrokowa, dzięki której dostrzegamy światło i rozróżniamy kolory. Boczna część półkuli mózgowej to płat skroniowy. Dzięki niemu możliwe jest rozumienie języka i dźwięków. Jednak nie wszystkie funkcje naszego mózgu są zlokalizowane w jego ściśle określonej części. Na przykład ośrodki odpowiedzialne za zmysł smaku znajdują się na całej powierzchni kory mózgowej. Podobnie jest z pamięcią. Ma to prawdopodobnie związek z tak zwaną neuroplastycznością mózgu, czyli jego zdolnością do przebudowy i zmiany funkcji. Jeśli część neuronów zostanie zniszczona wskutek choroby albo jakiegoś urazu, inne po pewnym czasie mogą przejąć ich funkcję. To kolejna różnica między mózgiem a komputerem. Ten drugi w razie uszkodzenia nie potrafi się przebudować. Twardy dysk komputera osobistego może mieć dziś pojemność np. 1 terabajta. Uczeni szacują, że ludzki mózg mieści od 7 terabajtów do 2,5 tysiąca terabajtów. Informacja jest w nim kodowana za pomocą połączeń między komórkami nerwowymi, ale nie wiemy dokładnie, jak ten system działa. Proces formowania się wspomnień jest dość skomplikowany. Informacja, która ma zostać zapamiętana, jest przekazywana z różnych obszarów kory mózgowej związanych z percepcją bodźców do struktur znajdujących się w głębi mózgu. Hipokamp decyduje, które dane zatrzymać, a które odrzucić. Te, które są niepotrzebne, znikają z pamięci krótkotrwałej po około 20 sekundach. Informacja, która trafia do pamięci długotrwałej, może zostać później wykorzystana. Pamięć w mózgu jest rozproszona. Możliwe nawet, że te same informacje są przechowywane w różnych miejscach, trochę jak kopie zapasowe danych, które robimy pracując na komputerze. Gdy przywołujemy wspomnienia, informacje są odczytywane z różnych miejsc w mózgu i składane w całość. Co ważne, to samo wspomnienie za każdym razem jest nieco przebudowywane, a potem znowu zapisywane. Ten proces nazywa się rekonsolidacją. Przywoływanie wspomnień jest więc jak granie sztuki w teatrze. Scenariusz mamy ten sam, ale za każdym razem widzimy trochę inny spektakl. Wspomnienia, które nie są przywoływane, z czasem zacierają się. Komputer zapamiętuje, a my raczej kojarzymy. Mózg to nie twardy dysk, raczej taśma magnetyczna, która była wielokrotnie przegrywana i zagrywana nowymi informacjami, a na dodatek się poplątała i po to, żeby działała, trzeba ją było pociąć na kawałki i znowu posklejać. Czy wielkość mózgu albo jego cechy morfologiczne mają jakieś przełożenie na inteligencję albo wiedzę? Przodkowie Homo sapiens mieli większą pojemność czaszki niż my, ale nie stworzyli cywilizacji. Nawet mózg Einsteina ważył nieco poniżej średniej dla naszego gatunku. Natomiast jego kora zawierała wyjątkowo dużo neuronów oraz komórek glejowych. A te, o czym zorientowaliśmy się dopiero niedawno, pomagają nam w myśleniu. Kilka lat temu, gdy zbierałem materiał do jednej z moich książek, rozmawiałem z psychologiem o złożoności mózgu. Usłyszałem wtedy, że im bardziej poznajemy mózg, tym mniej o nim wiemy. To wbrew pozorom żaden paradoks.
Po prostu dzisiaj, choć wiemy o nim więcej niż 20 lat temu, wydaje się on nam znacznie bardziej skomplikowany niż wtedy. Czy kiedyś zrozumiemy mózg w 100%? Nie wiem. Czy mózg może poznać samego siebie? A może bez wsparcia sztucznej inteligencji sobie nie poradzimy? Nauka to lubię. Na Facebooku i YouTubie.